Panie doktorze, jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o oddział zakaźny Szpitala Wojewódzkiego? No, ta sytuacja jest od kilku dni, może nawet od kilkunastu, jest stabilna, czyli średnio na oddziale przebywa między 12 a 9 osób. Pobrań jest tak w granicach 10, na przykład w ciągu ostatniej doby było tych pobrań 9, w tym, że 4 zostały pobrania w wyniku do analizy, pobrane były na izbie przyjęć oddziału zakaźnego, a 5 w naszym szpitalnym oddziale ratunkowym, bo tam też trafiają pacjenci z różnymi objawami zbliżonymi do koronawirusa. Na oddziale zakaźnym w tej chwili przebywa 15 pacjentów, w tym jest 13, przepraszam, pacjentów, w tym jest 5 pacjentów z wynikiem pozytywnym. Czy dla wszystkich są zapewnione, w razie gdyby sytuacja się pogorszyła, ich stan zdrowia się pogorszył, wszyscy mają zapewnione respiratory, bezpieczeństwo, bo tutaj pojawiło się wiele nieścisłości na ten temat, że szpital nie dysponuje odpowiednim sprzętem. Szpital jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną do leczenia pacjentów w naszym szpitalu, w tym posiadamy na stanie 80 respiratorów, w tym 42 respiratory do długotrwałej wentylacji, a 38 respiratorów do takiej krótkiej wentylacji. Na oddziale zakaźnym w tej chwili dyżurnie stoją 2, i może dlatego ta dwójka jest taka przekłamana. 2 respiratory transportowe napędzane były butlą tlenową, które są awaryjnie postawione na wszelki wypadek na oddziale zakaźnym. Ale gdy pacjent z oddziału zakaźnego będzie potrzebował dłuższej wentylacji, przygotowany jest tak zwany mały OIOM nasz, który jest świetnie wyposażony w sprzęt do wspomagania pacjenta, i w tej chwili tam nie ma pacjentów i on oczekuje, jest takim rezerwowym miejscem na stany ciężkie do leczenia koronawirusa. Także mamy przygotowany oddział zakaźny i 6-łóżkowy oddział intensywnej terapii, który jest pusty w tej chwili, no bo lepiej mieć zabezpieczenie, niż później go szukać, gdy będzie potrzeba. W dniu wczorajszym decyzją naszego sztabu wewnętrznego związanego z koronawirusem oddział płucny został przekształcony w oddział zakaźny. Wszedł jak gdyby na drugie miejsce, na miejsce oddziału dermatologii. Dermatologia będzie tym trzecim rzutem. Uznaliśmy, że oddział płucny jest oddziałem po remoncie i jest bardzo dobrze przygotowany do jak gdyby do hospitalizacji tam pacjentów, czy z podejrzeniem, czy pacjentów już z dodatnim wynikiem na koronawirusa. Ma doprowadzone wszystkie media, więc sprężone powietrze, tlen, ma zdecydowaną większość sal z węzłami sanitarnymi, jest budynkiem, co jest najważniejsze, jest budynkiem poza terenem budynku głównego, a więc no prawie idealnie nadaje się do jak gdyby drugiego oddziału zakaźnego. Do tej pory radzimy sobie samym oddziałem zakaźnym i poprzez rotację i szybkie wyniki i poprzez wysyłanie pacjentów, ci, którzy oczekują, a są w dobrym stanie klinicznym, idą na kwartannę do domu. Radzimy sobie samym oddziałem zakaźnym i niech to będzie jak najdłużej, ponieważ nie chcemy, żeby tego wirusa było więcej tu w Płocku i już u nas na oddziale zakaźnym. Ale zbliżają się święta, chcemy mieć tak zwane pewne zabezpieczenie, żebyśmy w święta nie musieli pracować i szukać tych miejsc do położenia pacjentów. Jest oddział płucny i tam jest 20 sal, 40 parę łóżek, jest oddział dermatologii, jaki jest jak gdyby z gorszymi warunkami lokalowymi,
covidowymi, ale jest też również przygotowany z następnymi 22 łóżkami. Także w tym zakresie jesteśmy tutaj, wydaje się, dobrze przygotowani. Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie, bo cały czas pomoc płynie z różnych stron tutaj do szpitala. Czy to są maseczki, które szyją mieszkańcy, czy też środki finansowe przekazywane przez gminy, stowarzyszenia różne, nawet prywatne osoby. Ta pomoc jest potrzebna i jest wykorzystywana. No ja po prostu jestem bardzo zadziwiony pozytywnie i po prostu niekiedy wzruszam się, gdy dostarczane nieraz jest bezimiennie. Przychodzi paczka, a w paczce jest, nie wiem, 2-5 opakowań rękawic rozmiaru, 2 rozmiarów. Wczoraj było kilka firm i osób fizycznych, które przynosili nam papier do ksero, paletę wody mineralnej, kombinezony jakieś malarskie, rękawice, pościel. To jest takie rzeczowe i to płynie naprawdę szerokim strumieniem, bo to nam w codziennej pracy bardzo potrzeba. Ale drugi ten strumień to jest ten strumień finansowy. Naprawdę jest wielkie poruszenie oprócz tych dużych firm, które są na terenie Płocka tutaj, które nas pomogły. Ja mogę powiedzieć, bardzo dziękuję wszystkim pracownikom, przecież to firmę tworzą pracownicy, ale również i samorządy. To dam przykład władz gminy Razanowo. Ja zwróciłem się pod koniec ubiegłego tygodnia do wszystkich gmin z terenu byłego województwa płockiego, a więc sierpeckiego, gostyńskiego i powiatu płockiego o wspomożenie, każdy ile może, bo każda złotówka jest potrzebna. My na dzisiaj mamy bardzo dobre zabezpieczenie pracowników i pacjentów w zakresie środków ochrony osobistej. Te zabezpieczenie udało nam się zrobić dzięki środkom własnym, dzięki właśnie tym darowiznom. Te środki z zewnątrz dopiero zaczynają pomału spływać. Gdybyśmy na nie czekali, naprawdę byłby krach tu w szpitalu. Także bardzo dziękuję wszystkim, że te środki wpływają. Najmniejsza kwota, jaka została wpłacona na konto, to jest 20 zł. Panie dyrektorze, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Przed nami święta, tak jak pan powiedział, ale szpital jest przygotowany na to, co najgorsze, czyli możemy być spokojni i czuć się przede wszystkim bezpiecznie, że tę pomoc otrzymamy w razie, gdybyśmy jej potrzebowali. Wie pani, no ja już powiedziałem, że pracownik, który przychodzi do pracy i gdy widzi, że jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej, sprzęt i aparaturę, która wspomaga pacjenta, on będzie miał się, pracownik będzie miał się w co ubrać, co zabezpieczyć, to podnosi jak gdyby bezpieczeństwo pracowników i bezpieczeństwo pacjentów. I w to na dzień dzisiejszy jesteśmy na kilka tygodni dobrze zaopatrzeni. Oczywiście już podejmujemy działania, żeby zabezpieczyć to zaopatrzenie, podnieść za 2-3 tygodnie i to już prowadzimy i to nam się udaje, a zaczyna znowu spływać z centrali, tak to nazwę, i od wojewody, i Narodowego Funduszu Zdrowia, i od marszałka, i od Ministerstwa Zdrowia zaczyna spływać ten sprzęt ochrony osobistej. To dopiero zaczyna tak spływać, ale to jeszcze bardzo wolno. Mam nadzieję, że to, co mamy otrzymać, to otrzymamy. Czyli bezpiecznie możemy być. Bezpiecznie i na koniec, ponieważ dzisiaj jest taki szczególny dzień, 7 kwietnia, Dzień Służby Zdrowia dla wszystkich pracowników szpitala i nie szpitala i ludzi związanych ze szpitalem, dla państwa, dla mediów, którzy ostatnio piszą dużo o służbie zdrowia. Najlepsze życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.